Witam wszystkich. Jesteśmy w trakcie szkolenia na torze doskonałej techniki jazdy. Podzieleni jesteśmy na grupy. Część osób trenuje jazdę na macie poślizgowej, część jazdę na samochodzie symulującym poślizgi. Część szkoleń odbywa się, jeżeli chodzi o doskonałej techniki jazdy, z miską stewarda. Chodzi o tutaj o już dokładną jazdę, płynną jazdę. O, właśnie. Tutaj nie można jechać szybko. Liczy się umiejętność poprawnej techniki skrętów, by prowadzenia pojazdu z tego symulowanego skrętu. I co to tłumaczy pewne zachowanie, jak realizować, żeby jak najpłynniej. O. Tutaj zbyt mocno troszeczkę, ale to doświadczenie pokazuje nam też część, oczywiście obnaża umiejętności kierowców, pokazuje nam słabości. Wiemy, co możemy, co nie możemy zrobić, jakie mamy umiejętności. Znamy, że tak powiem, ten swój poziom, poznajemy swój poziom jazdy, rzeczywisty poziom jazdy, bo wszyscy wiemy dokładnie, że na prostych odcinkach każdy z kierowców potrafi nacisnąć na gaz i jechać 200 na godzinę. Gorzej, jak jest nawet wolniej, dużo wolniej, ale samochód wchodzi w poślizg i wtedy mamy wtedy problem, żeby samochód wyprowadzić z poślizgu. O, tutaj sobie już coraz lepiej kursant radzi. Pójdziemy zobaczyć teraz do pani. Mamy tutaj matę poślizgową. I oczywiście ominięcie przeszkody. Rozpędza kursant pojazd, proszę zobaczyć, wjeżdża, odpala się mata, obnięcie, tak jest. Jak widać, ta kurtyna wodna jest nieregularna, z jednej strony jest i z lewej strony i tam kawałeczek dalej jest z prawej strony. Może tak dokładnie tego nie widać na kamerze, ale chodzi o to, że wjeżdżamy w kurtynę z prawej strony i omijamy ją, tą drugą, z lewej strony. Próbujemy, proszę zobaczyć, najazd, kurtyna się odpala. O. Różnie tutaj można sterować tą kurtyną, zależy jak chcemy, najechać z lewej strony, możemy najechać z prawej strony.